Cześć, Tuborg, Retrogralnia, a dzisiaj 10 faktów, ciekawostek o komputerze Commodore 64. Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj pogadamy sobie trochę o komputerze Commodore 64. Specjalnie dla Was zebrałem 10 takich faktów, ciekawostek o tym sprzęcie. Jeśli jesteście fanami Commodorka, to być może już o części z nich słyszeliście, ale mam nadzieję, że dowiecie się dzisiaj czegoś nowego. Szczególnie ci z Was, którzy komputer Commodore 64 nie uważają za swój ulubiony. Zanim jednak przejdziemy do tych faktów, nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, kanału Retrogralni i nacisnąć tego magicznego dzwoneczka. A teraz 10 faktów o Commodore 64. Serce komputera Commodore. Sercem komputera Commodore 64 był procesor MOS-6510, który był tak naprawdę odmianą procesora MOS-6502 zmodyfikowanym w pewien sposób. Między innymi posiadał 8-bitową, a właściwie 6-bitową dodatkową szynę wejścia-wyjścia. Procesory z tej rodziny można znaleźć w całej masie 8-bitowych sprzętów, między innymi w Commodore PET, w BBC Micro, w Apple II, a także w 8-bitowym Atari. Były też sercem konsol Atari 2600 czy Famicona, czyli NES-a i naszego polskiego Pegasusa. Ale czy wiecie, że można było je znaleźć także w nowszych Tamagotchi? Tamago? Wszelakie odmiany tego procesora zasilały inne komputery Commodore. Wspomniany wcześniej PET, Commodore VIC-20, serię 16-116+4, czy też Commodore 128. W większości maszyn taktowane były procesorem o prędkości 1 MHz, wyjątkiem był PET-2 i Commodore 128, gdzie procesor ten był napędzany zegarem 2 MHz. Najwolniejszy magnetofon na rynku. Magnetofon stosowany przy Commodore 64 to konstrukcja, która była przygotowana nie tylko do tej maszyny, ale i wcześniejszych maszyn firmy Commodore, w której stawiano tak naprawdę głównie na jej niezawodność, a niestety kosztem prędkości. W związku z tym magnetofon Commodore 64 był zdecydowanie najwolniejszym komputerowym magnetofonem na świecie. Załadowanie całej pamięci komputera Commodore 64 z magnetofonu zajęłoby około 58 minut. Niewiele mniej zajęłoby wgranie jakiejś większej gry. Magnetofon Commodore 64 osiąga zawrotną prędkość 300 bitów na sekundę. Ponieważ jednak każdy plik na tym magnetofonie, na kasecie nagrywany jest dla bezpieczeństwa dwa razy jako oryginał i kopia, to realna prędkość jest dwa razy mniejsza. Dla porównania, magnetofon komputera Atari, który generalnie jest utożsamiany z wolnym wgrywaniem się gier, ma prędkość rzędu 600 bitów na sekundę, a Spectrum osiąga zawrotne około 1300-1400 bitów na sekundę. Zdecydowanie więc żaden inny popularny 8-bitowy komputer nie wgrywał z kasety gier wolniej niż Commodore. Najszybszy magnetofon na rynku. Na szczęście programiści i twórcy gier na Commodore znaleźli sposób, by zastąpić znajdujące się wewnątrz tego komputera oprogramowanie służące do ładowania gier z magnetofonu na takie, które zamiast na niezawodność stawia na szybkość. Dzięki temu w systemie Turbo ładowanie każdej gry to zaledwie kilka minut, a nie godzina. Prędkość działania magnetofonu w tym systemie mogła wynosić nawet 3600 bitów na sekundę. No i w tym momencie zamiast najwolniejszego magnetofonu na rynku mamy najszybszy magnetofon na rynku komputerów 8-bitowych. Najwolniejsza stacja na świecie. Niestety również stacja dyskietek dedykowana do pracy z komputerami Commodore 64 nie należała do najszybszych na świecie. Osiągała prędkość zaledwie 300 bajtów na sekundę, co oznaczało, że gra ładowała się do pamięci komputera średnio 3,5 minuty, natomiast kopiowanie dyskietki na drugą dyskietkę za pomocą jednej stacji i komputera mogło trwać nawet do 20 minut.
Dla porównania stacja dyskietek 8-bitowych komputerów Atari była 8 razy szybsza, a stacja dyskietek komputerów Apple II aż 50 razy szybsza. Powodem tak złych osiągów stacji przeznaczonej do pracy z Commodore 64, czyli stacji 1541, była marketingowa decyzja o zachowaniu wstecznej kompatybilności z poprzednimi produktami tej firmy. Wielki poprzednik Commodorka 64 VIC-20 również współpracował z tą samą stacją. Niestety w układzie odpowiedzialnym za transmisję danych do i ze stacji w VIC-20 był pewien błąd. Ten błąd sprzętowy wymusił na twórcach Commodore zmianę programową działania stacji dyskietek, która z dużej prędkości, jaką przewidywał wstępny projekt, niestety stała się stacją bardzo, bardzo wolną. W Commodore 64 zamontowano już nowszy układ współpracujący ze stacją dyskietek, który nie zawierał tego błędu sprzętowego. Niestety w celu zachowania wstecznej kompatybilności cały czas posługiwano się starym sposobem komunikacji ze stacją. Co gorsza, programowe obejście problemów ze starym układem, które stosowano w VIC-20, żywcem skopiowano do Commodore 64. Niestety to jeszcze bardziej spowolniło współpracę ze stacją dyskietek. Co ciekawe, ten galimatia został dopiero rozwiązany w komputerze Commodore 128, który w trybie pracy Commodore 128 może wykorzystywać pełne możliwości stacji dyskietek. Stacja Commodore 64 to osobny komputer. Omawiana przeze mnie stacja do Commodore 64 i innych komputerów Commodore to tak naprawdę osobny komputer. Co ciekawe, jest ona wyposażona w właściwie taki sam procesor, jak i siedzi w Commodore 64, oraz pamięć i system operacyjny. Dzięki temu programiści Commodore 64 mogli również programować samą stację. Dzięki próżnym programistycznym sztuczkom można było wykorzystać jej moc obliczeniową na przykład w demkach, a co ważniejsze, można było ją tak przeprogramować, by działała szybciej. Dzięki zmianie trybu działania Commodorka i stacji, czyli tak zwanym fast loaderom, udało się znacznie przyspieszyć prędkość działania tego systemu. Stacja dyskietek w tym trybie potrafi osiągać nawet 4 kB na sekundę, jeśli chodzi o transmisję danych, co już nie jest wynikiem aż tak tragicznym. Pierwszy przenośny komputer z kolorowym monitorem. Lata 80. to czas wyścigów pomiędzy różnymi firmami komputerowymi w byciu w czymś pierwszym. Nieważne jest tutaj, że czasami ta kategoria bycia w czymś pierwszym jest dość wąska. W firmie Commodore udało się tutaj zdobyć palmę pierwszeństwa, jeśli chodzi o pierwszy komputer przenośny z kolorowym monitorem. Mówimy tutaj o komputerze SX64, zwanym również Executive 64 lub VIP64, choć przyznam się Wam, że tej ostatniej nazwy do tej pory nie słyszałem. Mamy tutaj do czynienia tak naprawdę z komputerem Commodore 64 zamkniętym w taką 10-kilogramową ciężką walizkę. Komputer ten jest wyposażony w 5-calowy kolorowy monitor z doskonałą jakością obrazu. Zawsze, gdy uruchamiamy ten sprzęt, jesteśmy w szoku, że na tych 5 calach naprawdę wszystko widać. Dodatkowo ten komputerek posiada wbudowaną klawiaturę, która jest zamknięciem walizki, oraz oczywiście stację dyskietek kompatybilną ze stacją 1541. Niestety komputer ten nie posiada na przykład wyjścia RF do podłączenia do telewizora, chociaż wyjście monitorowe posiada. Nie posiada też wyjścia magnetofonowego, a umieszczony weń port kartridża ma trochę inne wymiary, przez to nie pasują do niego niektóre rozszerzenia. Co więcej, ze względu na pewne różnice prądowe, w ogóle czasami niektóre z tych kartridży wkładanych do Commodorka SX64 nie działają. Co więcej, w pierwszych seriach tego produktu montowany był dosyć słaby zasilacz, który znowu dostarczał za mało prądu, by uruchamiać niektóre wkładane w ten komputer rozszerzenia. Mimo to, mimo wszystko, SX64 był raczej dobrze ocenianym, choć niszowym produktem firmy Commodore. Microsoft Basic. Wbudowany w Commodore Basic, który przedstawia się nam jako Commodore Basic V2.0, to tak naprawdę produkt firmy Microsoft,
a dokładnie jedna z odmian BASIC-a 6502, który powstał w roku 76. Już w roku 1977 firma Commodore wykupiła licencję na używanie tego BASIC-a na potrzeby produkcji komputerów Commodore PET. Mówi się, że gdy Bill Gates zaproponował Jackowi Tramielowi opłatę w wysokości 3 dolarów za użycie BASIC-a w jednym komputerze, ten odpowiedział, że jest już żonaty i nie chce wydawać więcej pieniędzy w ten sposób, da góra 25 milionów za licencję na nieograniczoną ilość komputerów. W roku 1977 ta oferta z punktu widzenia Microsoftu, oferta 25 milionów dolarów, wydawała się być bardzo okazyjna. W końcu do tej pory komputery 8-bitowe sprzedawały się może w kilkuset tysięcy egzemplarzach. Microsoft liczył więc na góra kilka, może kilkanaście milionów zysku. Historia okazała się być jednak zupełnie inna. Być może PET-y nie sprzedały się w jakiejś ogromnej ilości egzemplarzy, ale już VIC-20 osiągnął około miliona sprzedanych sztuk, a komputery Commodore 64 sprzedały się, szacuje się, w około 12, a nawet 30 milionach egzemplarzy. Także Microsoft mógł zarobić tutaj dużo, dużo więcej. Sam BASIC w wersji 2.0 montowany w komputerkach Commodore 64 jest przysłowiowo ubogim dialektem tego języka. W tym momencie firma Commodore posiadała już wersję 4, która była znacznie bardziej rozbudowana o przydatne funkcje, na przykład funkcje graficzne i dźwiękowe. Jednak w 64 ze względów ekonomicznych po prostu włożono wersję zajmującą mniej miejsca. Przez to można było wykorzystać kość RAW pamięci ROM o mniejszej pojemności i zaoszczędzić kilka centów na każdej sztuce. C64 to doskonały instrument muzyczny. SID, czyli Sound Interface Device, to układ dźwiękowy montowany w komputerach Commodore 64 i m.in. Commodore 128, którego autorem jest Robert Bob Jantz. Bob był inżynierem, który tworzył w swojej pracy, który był projektantem syntezatorów muzycznych, prawdziwych instrumentów muzycznych. Był on przekonany, że jeśli chodzi o rynek komputerów 8-bitowych i w ogóle komputerów w latach na początku lat 80., to żaden z nich tak naprawdę nie wydawał naprawdę dźwięku, tylko jakieś bipczenia. W roku 81 postanowił to zmienić i rozpoczął duży projekt układu, który później stał się SID-em. Człowiek ten miał naprawdę ambitne plany i wielu uważało w tamtych czasach, że były one po prostu tworzone trochę na wyrost. Jednak dzięki temu powstał układ MOS-6581, który posiadał w swoim wnętrzu zarówno elementy cyfrowe, jak i analogowe i co czyniło go tak naprawdę prawie profesjonalnym instrumentem muzycznym. Układ ten nie był jednak doskonały, posiadał pewne wady. Po pierwsze przegrzewał się, po drugie w niektórych przypadkach pierdział, po trzecie filtry, które zostały wewnątrz niego wbudowane, nie do końca działały tak, jak sobie tego projektant życzył, po prostu czasami dawały przestery. Mimo pewnego niezadowolenia projektanta układu, jego kolega z pracy stwierdził, że SID to tak naprawdę układ, który jest 10 razy lepszy od każdego innego układu dźwiękowego na rynku, a dodatkowo 20 razy lepszy od tego, co tak naprawdę potrzebne było w Commodorku. Dodatkowo układ, również dzięki jego wadom, pokochali muzycy. To jego brzmienie, tak wyjątkowe, spowodowało, że naprawdę był on ich ulubioną maszyną do tworzenia dźwięku. Dodatkowo zastosowanie analogowych elementów w tym układzie powoduje, że żaden z Commodorków nie brzmi dokładnie tak samo jak inny. Co jest tak naprawdę cechą tylko i wyłącznie instrumentów analogowych, prawdziwych instrumentów analogowych. Po kilku latach stworzono trochę nowszą wersję tego układu, która była bardziej zgodna z założeniami projektanta i pozbawiona większości jego wad. Mimo że wersja ta na papierze była tak naprawdę lepsza, to wielu uważa, że niestety pozbawiona tego swojego specyficznego wydźwięku, brzmienia, była wersją ciut gorszą. Dodatkowo część efektów dźwiękowych, część muzyk po prostu w grach i programach była tworzona na potrzeby tego starszego SID-a,
Przez to na nowych maszynach brzmi trochę gorzej, a niektóre z efektów są w ogóle niesłyszalne. Tutaj patrząc jednak z punktu widzenia użytkownika Commodore w Polsce, to powiem Wam, że w latach 90. tak naprawdę mieliśmy tylko i wyłącznie na naszym rynku te nowsze wersje SIDA, także pewnie mało kto z Was słyszał, jak ta starsza wersja brzmi naprawdę. Najlepiej sprzedający się komputer na świecie. W roku 2002 Commodore 64 trafił do Światowej Księgi Rekordów Guinnessa jako komputer osobisty, którego sprzedało się największa ilość sztuk. Zapisano tam liczbę 30 milionów, bo właśnie taką liczbę Jack Tramiel podawał w swoich opracowaniach. Mówił o 20 do 30 milionach egzemplarzy. Niestety, jeśli się tak naprawdę spojrzy na dokumenty firmy Commodore, na dokumenty finansowe, to tam liczba ta jest raczej zbliżona do 17 milionów, więc już półtora, dwa razy mniej niż te 30. Dodatkowo, jakiś czas temu przeprowadzono takie badanie, które miało na celu zweryfikować tą liczbę, posługując się różnymi bazami danych, numerów serial, różnymi informacjami z firmy Commodore, nie tylko z amerykańskich, ale i europejskich oddziałów, zostało obliczone, że tak naprawdę Commodorków nie wyprodukowano 20-30 milionów sztuk, a zaledwie 12-13 milionów egzemplarzy. Pewnie dlatego też, jeśli przeglądamy obecne wydania Księgi Rekordów Guinnessa, to nie znajdziemy tam już komputera Commodore 64. Co oczywiście nie stoi w sprzeczności z tym, że nadal Commodore 64 jest to zdecydowanie najbardziej popularny, jeśli chodzi o ilość sprzedanych sztuk, komputer 8-bitowy. I to była ta moja garść takich trochę losowych faktów o komputerze Commodore 64. Jeśli znacie jakieś inne ciekawe fakty związane z tym sprzętem, zostawcie je tam na dole pod filmikiem w komentarzach. Jeśli jeszcze nie oglądaliście filmiku z poprzedniego tygodnia, to serdecznie Was do tego zapraszam. Ogrywałem tam grę, która w dawnych czasach na Commodorku nie wyszła, Keystone Cappers. Ta wersja, nowa wersja, nowy port z komputerów Atari na komputer Commodore 64 pojawił się dosłownie kilka tygodni temu i warto sobie zobaczyć, jak wygląda gra, która powstała oryginalnie w roku 83, jak wygląda ta gra, jeśli stworzono by ją teraz. No bo ją stworzono teraz. Oczywiście również bardzo serdecznie zapraszam Was do odwiedzenia naszego wrocławskiego Muzeum Gry i Komputery Minionej Ery, w którym nagrywamy te filmiki i mam nadzieję, że zobaczymy się już niedługo. Pozdrawiam Was serdecznie, Bork Retrogralnia.